Targi Pracy i Edukacji to cykliczne wydarzenie organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach. Podobnie jak w latach ubiegłych, również i tym razem do Centrum Kultury Śląskiej zaproszono firmy i instytucje z regionu, które poszukują pracowników oraz organizacje zajmujące się pośrednictwem pracy i udzielające wsparcia bezrobotnym. W tym roku organizujemy już po raz piąty Targi Pracy i Edukacji. W tym roku wpisują się one w Europejskie Dni Pracodawcy, które są obchodzone w całej Unii Europejskiej. Trwają one od 4 do 15 kwietnia. My w tym roku mamy 75 wystawców. Są to pracodawcy, są to okoliczne urzędy pracy, tutaj agencje zatrudnienia, jak również swoje stoiska mają takie instytucje jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy czy Policja. Jakie oferty pracy bezrobotni będą mogli dzisiaj tutaj znaleźć? Oferty pracy będą w kraju i za granicą. Będziemy mieli oferty pracy w branży budowlanej, usługowej, produkcyjnej i handlowej. Bardzo różnorodne są oferty pracy. Na pewno coś dla mężczyzn, jak spawacze, elektrycy, pracownicy ochrony, specjaliści do spraw produkcji, do spraw eksportu, jak również dla kobiet, szwaczki, krawcowe, fryzjerki. Pracowników ochrony też będziemy szukać. Również mamy oferty pracy dla osób niepełnosprawnych. Tutaj są pracownicy ochrony i pomocnicy magazyniera. Podczas targów osoby poszukujące pracy mogły osobiście spotkać się z potencjalnymi pracodawcami i dowiedzieć się, jakie kwalifikacje są przez nich pożądane. Bezrobotni mogli także zweryfikować swoją wiedzę odnośnie sytuacji na lokalnym rynku pracy. Była tu również okazja do zastanowienia się nad możliwością skorzystania z kursów dokształcających i dających poszukiwane uprawnienia. Pracodawcom targi dały możliwość dotarcia z ofertami zatrudnienia do szerokiego grona odbiorców. Nasza specyfika to praca w Niemczech, więc szukamy ludzi chętnych do pracy, fachowców, którzy znają chociaż trochę język niemiecki, są gotowi na wyjazd i takich poszukujemy. W jakiej branży? Są to różne branże. Przede wszystkim przemysł, czyli jest to branża metalowa i tu zarówno ślusarzy, jak i spawaczy, mechaników maszyn, mechaników monterów, oprócz tego lakierników, elektryków i szeroko rozumiany magazyn, czyli prace magazynowe, ludzi z uprawnieniami na wózki widłowe. Potrzebujemy cały czas pracowników, cały czas się rozwijamy. Jesteśmy dość prężną firmą z Rudy Śląskiej, działamy na terenie całego kraju, więc szukamy ludzi po prostu, którzy są chętni do pracy w delegacjach o elektromonterze albo elektrycy. Jako firma zawsze staramy się wziąć udział w takim spotkaniu jak dzisiaj, czyli w giełdzie, tym razem organizowanej przez Urząd Pracy w Świętochłowicach. Poszukujemy pracowników zarówno na stanowiska umysłowe, jak i fizyczne. Jesteśmy zakładem pracy chronionej. Głównie poszukujemy dzisiaj przedstawicieli handlowych, ale też pracowników właśnie fizycznych, jak już wcześniej wspomniałam, na robotników gospodarczych i mamy nadzieję, że będą jakieś osoby zainteresowane, bo bardzo nam zależy. Targi Pracy i Edukacji miały pomóc bezrobotnym świętochłowiczanom w odnalezieniu swego miejsca na rynku pracy. W Świętochłowicach bowiem bezrobocie jest sporym problemem społecznym, bo mimo iż stopa bezrobocia maleje, to wciąż bez zatrudnienia pozostaje ponad 1400 mieszkańców. Na koniec lutego mamy stopę bezrobocia 12,1%. Jest to w porównaniu do analogicznego okresu tamtego roku o 3% niższa. Na koniec marca mamy zarejestrowanych 1485 osób, a w tamtym roku w marcu było 1922 osoby. Najwięcej mamy zarejestrowanych kobiet, jak również 49% jest osób długotrwale bezrobotnych. Najmniej zarejestrowanych są to osoby młode do 25 roku życia. Osoby przejawiające dużą aktywność w poszukiwaniu pracy podczas targów mogły znaleźć coś dla siebie, bowiem pracodawcy przygotowali szereg ofert i to zarówno dla osób wykształconych, jak i tych nieposiadających kwalifikacji. Jeśli jednak ktoś nie znalazł odpowiedniej oferty dla siebie, to na pewno zdobył przynajmniej wiedzę na temat sposobów jej dalszego poszukiwania.